Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wyzwania Seven Toddler Challenge. Tak, Meridia korzysta ciągle z tego nocniczka, ale coś chyba mi nie działa, dlatego że pęcherz cały czas ma na czerwono i troszeczkę mnie to martwi, chyba że musimy poczekać jeszcze przez chwilę. Osiągnięty trzeci poziom umiejętności myślenia. Właśnie, wspominaliście w swoich komentarzach, że najlepszym sposobem, aby zmniejszyć częstotliwość koszmarów u maluszków, jest właśnie pracować nad ich umiejętnością myślenia. I postaram się właśnie to dzisiaj zrealizować. Poza tym, że chcę też popracować nad ich umiejętnością korzystania z nocniczka, bo to też jest bardzo ważne. Dzwoneczek sobie smacznie śpi, musi troszeczkę o siebie zadbać, bo jest w dosyć opłakanym stanie. Przepraszam, to mój telefon. I'm sorry, so sorry. Musi też skorzystać z toalety, ale to może już troszeczkę później. Merida, super. Drugi poziom umiejętności korzystania z nocnika. Bosko. No więc tak. Aurora, gdzie ty jesteś? No wcześniej bawiła się w baseniku. Co ty chcesz? Nie, nie budź dzwoneczka. I tak nie będziesz w stanie jej obudzić, bo zablokowałam drzwi. Ja się cieszę. Powiedz mi, ty masz trzeci poziom myślenia, tak? Ma trzeci poziom myślenia. Poruszanie się. Nocniczek. Dobra. Czy możesz usiąść sama na nocniku? Nie, nie może usiąść sama na nocniku. Why? Ja też czuję, że dzisiaj po raz pierwszy poproszę o pomoc nianie. Chyba będę potrzebowała pomocy, dlatego że dzwoneczek jest już u skraju wytrzymałości, a trzeba pracować nad umiejętnościami dziewczynek, więc... No i chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Czy ta opiekunka, ta niania, pomoże, czy tylko zaszkodzi i będzie mi wchodziła w drogę? Osiągnięty trzeci poziom umiejętności komunikacji. Super, żabko, ale wiesz co? Musisz skorzystać z toalety. No nie, no dlaczego? Akurat teraz... Uwaga. Skoro brakuje ci uwagi, to możesz sobie porozmawiać z misiem, objąć go wielokrotnie. Czy ktoś jeszcze nie śpi? Merida, co ty robisz? Ona mi umiera z głodu. Oh god damn it, stop. Jak fajnie trzasnęła tą książeczką. Szybko. Trzeba otworzyć nam, weź napój dla... Nie! Wyciągaj jedzenie. Mamy rybne taco. Może ja je położę gdzieś tutaj bliżej. Jezus, ona mi umiera z głodu. Nie. Weź porcję. Meridia, szybko. Bierz porcję. No już, bo mi ciebie odbiorą. Pozostałe dziewczynki sobie smacznie śpią. Ty nie lewituj, tylko bierz talerz. Czy ty jesteś głodna? No, w sumie też mogłabyś coś przekąsić. Jak już się pobawisz. O, Jasmine się obudziła. Nie, będziesz budziła dzwoneczka. Dajcie jej spać. Weź porcję, bo też zaczynasz robić się głodna. Tak jest. Moje złodziaki. Fajnie. Nie ma jeszcze trzeciej w nocy, one już nie śpią. No bo po co? Aurora jak sobie smacznie śpi. To musiała pójść do łóżeczka. A kto będzie sprzątał te okruchy w pościeli, ha? Na pewno nie ja. Zobaczmy, co robi Mulan. Mulan sobie śpi. Moja pandzia. Jak tam Śnieżka? Śnieżka taka słodka. Żeby tylko ją nic nie obudziło. Błagam. Niech ona się wyśpi chociaż raz. No i na dole mamy malutką Anę. Mojego koteła. Tylko łysanki myślałam, że coś pomogą, a tu lipa. Nie ma tak łatwo. Czytanie do snu też nie pomaga. Jedyne wyjście... Już nie ma jedzenia? Naprawdę? Żabko, I'm sorry. Kazałam ci wziąć talerz, a tu już nie ma jedzenia. Dzwoneczku, wyspałaś się troszeczkę? Wstawaj. Troszkę się wyspałaś, więc tak. Zrób siusiu, bo nie chcę, żebyś mi narobiła w gaciorki. No to leć, Boże. Czego krzyczysz? Tracisz tylko czas na marudzeniu. Sama nie wie, czy jest szczęśliwa, czy załamana. Uśmiech, dół.
Nie przejmuj się. Zaraz zadzwonimy po pomoc. Tak, tak. Musisz się wymoczyć i w ogóle. Już? Mogłabyś umyć te ręce kilka razy. To poprawi twoją higienę. Umyj też zęby. A co? No, szybko, szybko. Zerknę jeszcze na dziewczynki. Brakuje ci uwagi? No to rozmawiaj sobie z Jasmine. Rozmawiaj o ulubionym kolorze, o super bohaterach, o księżniczkach, czyli o sobie. Brud, 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 smród i ubóstwo. Do śmietnika. Muszę wam pomóc. Sobie nie radzicie. Nie radzicie kompletnie. No już, śmietnik. Dobra. Trudno. Do umywalki. Znaczy do zlewu. No i co? Niby rozmawiasz, a nie rośnie ci uwaga. Dobra, to zostaw te pogaduchy z Jasmine. Zajmij się misiem. To ci bardziej pomoże. Możesz pogawożyć do niego. I objąć go. Dzwoneczku. To co? Dzwonimy po pomoc? Dzwonimy po pomoc. Wynajmij usługi. No i przetestujemy. Przetestujemy nianie. Na jeden raz. Dziewczynki, tylko nie zróbcie mi wstydu, ok? Dziękujemy za skorzystanie z usług firmy Troskliwa Opieka S.A. Niania przybędzie w następującym terminie. Wtorek o 4:58. No, czyli będzie dosłownie za sekundkę. O, trzeci poziom umiejętności komunikacji. Dobrze, stop. Dzwoneczku, wiem, że jesteś głodna. Co ty chcesz robić? Nie, nie, nie będziesz włazić do basenu. Tylko tak, zaraz, zaraz. Ktoś tu potrzebował skorzystać z toalety, ale może tak, najpierw stół bufetowy. Wiesz co, podaj wszystko, trudno, najwyżej się zepsuje, ale lepiej mieć na zapas, jak mieć za mało i ciągle mieć ten sam problem. Wow, spójrzcie! Zimny bufet odpadkowy, ile opcji. Wow, mamy kurczaczka, mamy kawisz z chipsami. Mamy migdałowe makaroniki, mamy warzywną tempurę i co to jest? I mamy kiełbasę z papryką, to super dla dzieci, kiełbasa z papryką, niech będzie. Przy okazji tak, weź może sobie porcję do amciania, widzę, że niania już się zbliża, musimy ją obczaić. Pokaż się, kobieto, jesteś stara, młoda, pokaż, pokaż, pokaż. O, przez drzwi to ja dużo zobaczę, no wejdź. Okej, okay, starsza pani. Dzień dobry, mam na imię Saja i jestem nianią. Miło mi. Saja, jakie fajne imię. Chętnie we wszystkim pomogę. Umiem zabawiać, gotować i mentorować. Nie straszne mi też zmienianie pieluch i sprzątanie bałaganu. Przed nami wesoły dzień. Super, wiesz co? Nawet jeżeli jesteś najlepszą nianią na świecie, to i tak moje dziewczynki cię dobiją. Jestem o tym przekonana. O. Rozmawia z żabką. Super. Tylko mi by bardziej zależało, gdybyś tak uczyła je korzystać z nocniczka, wiesz? Niech dzwoneczek tylko zje. Dlaczego jesteś odwrócona plecami? Musisz monitorować tę starszą panią. Dzwoneczku, może się zaprzyjaźnisz z panią Sają i Shikawą? Chyba wolałabym, żeby przyszedł ktoś młodszy. Nie wiem, czy jej serce to wytrzyma. Ale od razu wybrała sobie żabkę. Aha, aha, nie lewituj. Przepani. Przepani. Wygląda jak wiedźmin w tych włosach. Mamy wiedźmina. Co pani będzie robiła? Hello? Hello? Jak sama będzie jadła? A nie, przygotowuję jedzonko. Ale nie trzeba, mamy tam stół bufetowy i mamy jedzenia, że ho-ho. Nie musi pani tego robić, no. Zamiast zajmować się dziewczynkami, to ona zajmuje się rzeczami niepotrzebnymi. Pierdołami. Żabka, dlaczego ty nie śpisz? Jesteś głodna. No przecież tu są talerze. Weź sobie porcję. Jasmine, mycho moja, ty musisz skorzystać, więc dzwoneczku. Musisz zająć się małą Jasmine.
Chodź, zostaw już ten talerz. Jasmine jest najważniejsza. Siama mama. Oj, Meridzia. Siama mama. Siała baba Mak, nie wiedziała jak. No, skorzystaj jak już chcesz. Zostaw dzwoneczka. Trzeba się zająć wszystkimi. Nie pytaj jej o zdanie, tylko od razu pod pachę i na nocnik. Drugi poziom myślenia Meridy. Super. Dziewczynki się rozwijają. Ile nam zostało? 5 dni! 5 dni do zmiany grupy wiekowej. Czyli tyle przed nami jeszcze odcinków. No, siadaj. Jak tylko ją posadzę, to od razu muszę wybrać inną ofiarę. Inną ofiarę losu. Ty nie potrzebujesz. Ty jesteś głodna. Tutaj dziewczynki śpią, więc może niech śpią. Im dłużej, tym lepiej. Tyle spokoju. Więc dzwoneczku. No niby jadła, a się nie najadła. Tu weź sobie tę kiełbasę. O, pani niania ogląda TV. Super, nie za to pani płacę. Nie za to pani płacę. Wiedziałam, że tak będzie. Po prostu wiedziałam, że starsza pani nie wytrzyma presji i będzie się ubijać. Jaka uchachana i zadowolona. Poczekaj, jak pozostałe dziewczynki się obudzą, dopiero będzie siwy dym. Wiadomości. Tak, jeszcze pokazuje jakiś wypadek, pożar, zgony. Tutaj dziecko jest w pokoju, wyłącz to. Skrzywisz żabce umysł. Pozwę cię do sądu. Zobaczysz, o odszkodowanie, że skrzywiłaś psychikę mojego dziecka. Żabka, ewakuuj się. Ewakuuj się! O, mogłaby się wykąpać? O, będzie prosiła? Tak, poproś o kąpiel. Poproś starszą panią o kąpiel. Jak to zrobić? Najpierw musiała to przemyśleć. Pokaż może na pieluchę, to zrozumie. Przepanie, jak pani nie przestanie oglądać telewizji, powiem wszystko dzwoneczkowi. Zostanie pani wywalona na zbity pysk. Kąpu. Ale to już, ma pani za to płacone. Żądam kąpieli. Posłucha się, czy ją rzuci gdzieś po drodze, na podłogę i z nią nie dojdzie. No, ja cię widzę. A dlaczego do dzwoneczka? Drzwi są zablokowane, jak ona wlazła? Okej, nieważne. Grunt, że ją wykąpię. Na tym mi zależało. No i dlaczego jest taki freeze? Dobrze. Dzwoneczku, co robisz? Aha, dobra. Kazałam ci jeść, więc zjedz jak najszybciej. Jasmine, już skończyłaś korzystać z toilet? Tak, brakuje jej zabawy. To może coś, co pozwoli jej rozwijać umiejętność myślenia. Niech pobawi się tabletem. Rysuj z lamą. Chodź. Zaraz zobaczymy, na jakim poziomie ona ma myślenie. Pierwszy poziom. No, to dlatego będzie budziła się z krzykiem w środku nocy. Meridzia, ty idziesz spać, widzę. No to tuptaj, bo się nie zdeszcie. Aby na pewno? Jeszcze uwaga. Trzeba będzie poczytać im bajeczki. Żabka ma się super, już wykąpa... Jaki syf mi zostawiły! No, kto to posprząta? Aurora. Weź wstań, musisz coś zjeść. Już jesteś na czerwono. Wstawaj, Aurorcia. Mulan, też jesteś głodna. Ona kochana, śpi grzecznie. Nie wstaje z krzykiem, chociaż jest wkurzona i będzie za moment chciała kogoś pobić. Proponuję emerytkę. Panią nianie. Śnieżka, ty też jesteś mycho głodna. Migdałowy makaronik, zjedz to. No widzisz, potrafisz o siebie zadbać. Chodź do talerza. Mamy do wyboru, do koloru. Jeszcze 10 nie ma. Bosiu. Dzień się dopiero zaczyna, już sobie nie radzę. 3 poziom umiejętności komunikacji. No i co jest? Dokąd ty idziesz? Ale tam? Tam były te makaronowe migdały. Dokąd ty idzie? Dokąd ty? Czy tu jest jakiś talerz, którego ja nie widzę? Nie. Zaraz. Może gdzieś tu... Ona po to idzie!
No nie, ale to jest napoczęte, to są resztki. Oj, Śnieżko. Oj, Mycho, Mycho. O, koteł się obudził. Koteł się obudził, idzie jeść, to niech zje, trzeba ją wykąpać. Następna... Nie, nie będziesz nurkowała w basenie. Co z tobą? Uczymy korzystać z nocnika kolejną księżniczkę, tylko którą? Jasmine, pierwszy poziom korzystania. Żabka, żabka też pierwszy. Dopiero zaczęła? No to trzeba żabkę posadzić na nocniku. Szybciutko, ucz korzystania z nocnika. Zabieraj Tianę. No jednak wlazła do tego basenu, ja cię ubiję. Dziewczyno, uspokój się, nie popisuj się. I ten nos czerwony. No już? Tak, widzę, jesteś przeszczęśliwa, no. Fajnie było się pokąpać, tak na sucho. Anna. Wyobraźnia. Ty też pobaw się tabletem. Pobaw się tabletem. Rysuj z lamą. Zaraz, zobaczmy. Mulan. Też korzystanie z nocnika. Pierwszy poziom. Głodna jesteś? No jak, przecież brała talerz. Chodź. To weź sobie jeszcze te makaroniki, a nawet szła po to. Gdzie jest ta głupia niania? Co ona wyczynia? Zrobiła nam kluski z czosnkiem. No fajnie. Czosnek dla takich małych dzieci? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dlaczego nie mogę odłożyć? Zepsuje się. O-o. Anna, co się dzieje? Ty jesteś głodna? Serio? Myślałam, że... Kazałam jej jeść. Co ona by chciała robić z nianią? Opowiedz dowcip z cyklu Puk Puk. Tak. Już widzę, jak będziesz w stanie to zrobić. Niech ci będzie. No chodź jeść, już zostaw ten tablet. Koteł, chodź. Jasmine grzecznie się bawi. Pracuje nad swoją umiejętnością myślenia. Znaczy wyobraźni. A nie, to ona wyobra... Dlaczego mi się to pokićkało? To chodzi o myślenie. No! Nie wyobraźnia myślenia. I'm sorry. Kurde, coś mi się ubzdurało. Czyli ty musisz bawić się... Dlaczego nie możesz układać? Aha, wymaga drugiego poziomu umiejętności myślenia. Dobra, to co jeszcze mogę z nią robić? Aha, te fiszki! O właśnie, tego jeszcze wam nie pokazywałam chyba. Zostaw już... Nie. Zostaw Tianę. W takim razie... Może zabawimy się tymi fiszkami. Połóż do łóżka, bla bla bla. Nie, opieka nad małym dzieckiem. Adoptuj z obowiązkiem opieki. Może to powinnam zrobić. Jedzenie. Nie. Czytaj książkę. No. Wtul się. Czytaj książkę. Tam były fiszki. Tam były fiszki wcześniej. Fiszki. Ucz podstawowych potrzeb. A ta poleciała już do wyra. Nie, wstawaj. Nie wiem, dlaczego mi się ubzdurało. Ikonki mi się pomyliły. No. Cały czas myślałam, że uczę je myślenia, a ja uczyłam je wyobraźni. No trudno. No głupia pani niania ogląda sobie TV. Zaraz, ja ją przymuszę w inny sposób. Anna, chodź. Chodź, kochanie. Pieluszka, proszę. Pleć... Co? Pleć Androny? Tak, pleć Androny. What? Pokaż, jak się plecie Androny. Siłuj się! Jestem niedźwiedziem, jaka mina! Powalę cię! Baw się. Drugi poziom umiejętności myślenia. Fajnie. O, to jest słodkie, ale do wszystkiego trzeba przymuszać panią nianię. Fiszkujemy. Jeps, jeps. Jasmine jako zafascynowana. Nawet nie mruga. O, pandzia do nas dołączy. Nie, pandzia ma nas gdzieś. Śmierdzi pielucha. I'm sorry. Zajmiemy się tobą za moment. Co ty jej pokazujesz?
łóżeczko. W tym śpisz. Na tym śpisz. Nie wiem, co plota. Nic nie potrafi powtórzyć. To smutne. Anna, chodź, poproś panią, żeby cię wykąpała. Nie siłuj się, tylko... Pomoc. Czas na kąpiel. Przy pani. Czy pani nie czuje, że mi pielucha śmierdzi? Proszę mnie wykąpać. Natychmiast. Kąpu, kąpu. Ta saja jest beznadziejna. Mulan, czwarty poziom umiejętności komunikacji. No bosko. Ja patrzę na panią. No już, kąpać. Ile to leży. Trzeba się tego wszystkiego pozbyć. Bo dzwoneczek sobie nie poradzi sama. Do zmywarki. Do śmietnika. Już? Koniec zabawy z fiszkami? Tak szybko. Zaraz, gdzie jest ten zlew? Zlewu, zlewu. Chwila, moment. Pauza. Ja muszę spać. Okej. Dobra, nie męczę cię. Idź spać, w razie czego mamy jakąś tam pomoc. Nie, normalnie śpi. Wtedy szybciej zadbasz o tą energię. O, kompanie. Matko, przy tych dzieciach jest tyle roboty. Nie wyrabiam. Uwaga. Rozmawiaj. Pleć Androny. Pieluszka jej śmierdzi. Gdzie jest Aurora? A, tutaj jest Mulan, bawią się. No fajnie. Te igłosiki. Będziecie się przytulać? Przyjaźń, aż po grób. Czyli już niedługo. Bo dzwoneczek nie umie się nami zająć. Rozmawiaj o zabawkach. Nie, Aurora, wracaj. Potrzebuję przyjaźni. Rozmawiaj o ciężarówkach, o imprezie. Jakiej imprezie? Maluchu, jakiej imprezie? Obejmij je wszystkie. Miłość, group hug. Group hug. Aurora, dlaczego jesteś zła? Nie krzyżcie na siebie. Te śmierdzące pieluchy. Trzeba będzie zaraz zawołać panią nianię. Niech ona nam zmieni pieluchy. Co to ma znaczyć? Będzie tuli-tuli? Będzie tuli-tuli! O, mój Boże! Jest słodkie. Mulan leci za Śnieżką. Czekaj, jeszcze ciebie muszę przytulić! Stój! Anna zaraz zaliczy gleba. One wszystkie zostawiają za sobą smród. To jest przykra. Naprawdę. No ale muszę pozwolić się dzwoneczkowi troszeczkę się zregenerować. No miałaś spać! No zablokowałam drzwi! Co się dzieje? Tiana, nie odstawiaj maniany, masz się w dobrym stanie. Rób coś, nie wiem co. Baw się klockami. O, możesz bawić się klockami. Merida jest głodna. Ajajajajajajajaj. Wstawaj. Stop, musi być na chwilę pauza. Weź porcję makaroników. Po kolei. Jasmine. Spanie czy jedzenie? No dobra, jak już śpisz, to śpi. Tiana, ty będziesz układała klocki. Co ty robisz? Bawisz się. Ty mały! Zobacz, co ona robi! Rozwala mi mój regał. Myślałam, że ty czytasz, a ty książkę rwiesz. Jak śmiesz? Wiesz, jakie one są drogie? Wszystko w tym domu jest drogie. No nie. Masowa histeria! Masowa histeria! Ale ja blokowałam drzwi. O co tu chodzi? Uwaga. Mulan, nie wkurzaj mnie. Obejmij misia. Chodź tu. Szybko. Obejmij. Rozmawiaj. Możesz go nawet uderzyć. Nie wiem, cokolwiek. Tylko się opamiętaj. Chodź tu. Śnieżka, ty też. Uwaga. No tyle macie misiaków dookoła. Obejmij. Co to takiego? No, może być co to takiego. Obejmij, rozmawiaj. Chodźcie. Dziewczynki, już. Dosyć z tą histerią. Zaraz pieluchę zmienimy. Pozwólcie dzwoneczkowi troszeczkę się
przespać. No, wyjdźcie i muszę znowu zablokować drzwi. Te kołysanki przygrywają im w kółko. Nic to nie daje, w ogóle ich to nie uspokaja. Jasmine sobie śpi. Zaraz. Gdzie mi się ulotniła pani opiekunka? Tutaj jest w kuchni. Co ona robi z tymi dziewczynkami? No nie, ja muszę przymuszać dziewczynki, aby one domagały się, by ta zaspokajała ich potrzebę. No, Merida, co ty odstawiasz? Miałaś jeść. Jedz. Wpatruję się w te makaroniki. Nie wiem, czy to ty śmierdzisz, czy to jedzenie. Mhm, telewizor. Wiedziałam. Dlaczego jesteś zła? Zjedz to. Chcesz umrzeć z głodu? Aha, bo to śmierdzi. Zostaw. Wszystko się zepsuło. To jest możliwe? Tak szybko? Stop. Dlatego ona nie chciała jeść, a ja ją przymuszałam. No to tu masz przecież. Och, zaraz. Nie baw się. Ja się zabiję. Tu, proszę. Talerz. I weź porcję. Będziesz waliła czosnkiem, ale to co? Jeny, wszystko się zepsuło. Tak czułam, że nie ma sensu wszystkiego wystawiać. No, Jasmine, co jest? Ach, jesteś głodna, to też się zepsuło. What the hell? Dzwoneczku, koniec z tym spaniem. Niestety, musimy... Muszę najpierw usunąć to żarcie. Co tu się dzieje? Na razie odstawię to wszystko tu. Naprawdę wszystko się zepsuło? Tak, wszystko się zepsuło. Nie, muszę zabrać to popsute. Niania nam nie pomoże. Niby miała sprzątać, nie sprząta. Fajnie, co nie? I musimy podać znowu coś nowego do jedzenia. Niech będą te migdałowe makaroniki. Dziewczynki za nimi przepadają. No chodź, podaj. Nie ma spania. Przestań, Jasmine! Nie doprowadzaj mnie do szału. Już jest jedzenie, widzicie? Kto był mega głodny? Merida, weź porcję. Szybko. Później kto był jeszcze głodny? Żabka tam się bawi. Ty byłaś głodna. No to chodź. Bierz te makaroniki. Idziesz? Idzie. Ana. O-oh. Kluski z czosnkiem. No, niby piję piciu, a... Gdzie jest ten twój makaron z czosnkiem? Dlaczego nie jesz? O, w końcu się zajmie kimś. Bezużyteczna opiekunka. Gdzie ty ją sadzasz? O mój Boże. Wiedziałam, że ona tylko problemy będzie przysparzać. Mycha, ja cały czas czekam, gdzie ty masz ten talerz? Weź porcję. Już, szybciutko. Nie, nie będziesz rozmawiała tutaj z dziewczynkami. Zostaw picie. Weź ten makaroniki, cokolwiek. Ona mi przymiera głodem. Jeszcze musi skorzystać z toalety. Śnieżka, a jak ty, mycho moja? Uwaga. No to jak ci brakuje uwagi, to wiesz, co masz robić. Tuleć się do misia. Mysia pysia. Tak, twoja wielka miłość. Mulan, co się dzieje? Tak, najlepiej wszystko rozwalać. Witaminka. Jedz! Oh, Boże, Mulan to nieporadny maluch. Opiekunowie i inni domownicy powinni się zająć. Cały czas to robię. Cały czas! Jedz, nie baw się tym jedzeniem. Oh, Houston, mamy problem! Nie nadążam z tym wszystkim. Merida, zjadłaś? Goddammit, jedz! Ty, czego ty potrzebowałaś, dzwoneczku? Stop! Bo ja zwariuję. Za moment zwariuję! Jasmine, co ty chcesz? Poproś o zabawę. Ach, dobrze! Popraw jej humor. I ucz podstawowych potrzeb. Od razu jej uwaga jej się zaliczy. I trzeba teraz ten cały syfek pochować.
raczej pozbyć się. Najlepiej by było do szafy wszystko. Siup! Kuraka. Nie mogę walnąć kuraka? O, mogę. To też. Wszystko, co zepsute. Jaka to wygoda! Tak można sobie wszystko wrzucić do zlewu. Nie mogę? Dlaczego? No to do śmietnika. A, nic nie mogę z tym zrobić. Ktoś chciał podnieść ten talerz? Chyba tak. No to wyrzucę to. Wyrzucę to. Tak, zajmuję się takimi rzeczami zamiast tym, co najważniejsze. Czyli dziećmi. No dlaczego nie mogę nic zrobić z tym talerzem? Bardzo dziwne. No, ale najważniejsze, że większość już została wyrzucona. Powiedzmy, że pozmywana. Co jest? Przestańcie płakać, już się wami zajmuję. Mulan! Jezu. Fajnie. I co teraz? Co teraz? No. Nie no, muszę zająć się Mulan, bo ona mi tutaj histeryzuje. Co ty robisz, głupia opiekunko? Napój teraz! Deser, proszę! Nie, pomoc. Pieluszka, teraz. Już! Już! Albo kąpiel. Czas na kąpiel. Czas na kąpiel. Patrz na mnie. Wiedźminie! Trzeba mnie wyszorować. Jeden kryzys zażegnany. Nie odstawiaj jej. Kąpiel. Kąpiel. Ja cię obserwuję. Kąpiel. Nie odpuszczę ci. Mulan? Przytepnij jej nogę. No. No nad czym wy się zastanawiacie? Wy się wykąp. Wykąp ją! Już! Natychmiast. Jasmine. Jasmine musi znowu do toalety. Przecież ona dopiero co... Nie wiem, ona ma problemy z pęcherzem. Ucz korzysta... Co ty robisz? Ucz korzystania. Jasmine. No. Kom, kom. Szybko. Jak lewitowała przez moment. No i odłożyła ją. Nie usiądź, tylko... skrzycz. Pomoc. Wykąp mnie, kobieto! Czy ty nie widzisz, że jestem w opłakanym stanie? Wanna, wanna! Już! Babcia! Co ty odstawiasz? No! Pandzia idzie się kąpać, czy nie? No, idzie się kąpać. A ty w końcu zaprowadziłeś Jasmine do nocnika, czy nie? Nie. Postanowiła to olać i idzie skorzystać z toalety. Dziękuję, że się mnie słuchasz. Dziękuję. Dzisiaj panuje jeden wielki chaos. Naprawdę. Już, wystarczy. Nie musisz się wysikać do końca. Masz mnie słuchać się. Rozumiesz? Jasmine. Jasmine poszła spać chyba. Nie, stoi tutaj. To Śnieżka poszła spać. Oh. Ja cię zabiję. Już wykopałaś ją? W takim razie... Śnieżka, poproś starszą panią o kąpiel. Pomoc. Kąpiel proszę. Kąpiel proszę. I beg you. Pomóż mi. Pomóż mi. Dzwoneczku, zajmujesz się Jasmine? Gdzie jesteś? No, sadzaj ją na ten nocnik. Ucz korzystania z nocnika, Jasmine. Come on. Nie wieszaj się. Już 20. Bo do 9. A ja nic nie zrobiłam. Miałam im poczytać. Panował chaos. Jeden totalny chaos. Przyznaję się. Przyznaję się. Dałam plamę. Siusia, chodź, idziemy, Siusia. O, Śnieżka zostanie wykąpciana. Zaraz, kto jeszcze potrzebował pomocy? Merida chyba. Uwaga, znowu to uwaga. Nie można ich zostawić na sekundę. Od razu histeria. Jasmine zaraz zemdleje. Ty masz pchły? Dzwoneczku,
albo wsze. Nie musisz nad nią już tak stać. Ona ma pchłę. Swędzenie, choroba, dzwoneczek. Mam wrażenie, jakby po całej skórze maszerował rój niewidzialnych owadów. Fajosko, zaraz będzie miała wysypkę. A potem zarazi każde dziecko po kolei. Wyczyść. Wyczyść. Przepraszam cię, Jasmine. Przepraszam cię. Moje maleństwo. Wiem, wiem. Do tego jest głodna. Bo zobaczcie na ten śmietnik. Ja się nie dziwię, że ją wszystko zaczyna swędzić, jak my taki brud mamy. Bosko. Wydaje mi usługi. Potrzebuję pomocy. Jak już zajmiesz się śmietnikiem, to chyba będziemy musieli poprosić o pomoc. Sprzątaczkę. Chociaż na jeden raz. Chociaż na jeden, jedyny raz. Chociaż... Zaraz. Trzeba by na pewno... Największy brud chyba został już posprzątany. Dziewczynki tu latają. W ogóle nie wiem, co się dzieje. Nie panuję nad tym wszystkim. Ta idzie wyrzucić śmieci. Stop. Proszę. Anna. Anna śpi smacznie i ją zostawimy. Śnieżka. Mogłaby coś przekąsić. Idzie się bawić? Dobra, niech się bawi. Zostawię ją. Mulan. Dlaczego ona nie jest... Zaraz. Przecież Mulan była chyba kąpana. Nic mi się nie wydawało. Ona potrzebuje kąpieli i to na już. Aurora ma się dobrze. Żabka musi zjeść. Tyle, że ona śpi. Dobra, wstawaj, zjedz. Nie chcę, żeby później były jakieś problemy. Weź porcję. Meridia, ty powinnaś właśnie... Spróbuj skorzystać z nocnika. Sama? Zaraz, zobaczymy. Korzystaj z nocnika, ona ma na drugim poziomie. Zobaczymy, poradzisz sobie sama? Proszę, bądź samodzielna. Dziękuję ci, ratujesz mi życie. No i została już na koniec tylko Jasmine, która jest bardzo głodna, a pani opiekunka ma to w nosie. Chodź, weź coś do zjedzenia. Szybciutko, zaraz tak w ogóle będę kończyła ten odcinek. Chodźcie. Dwie najbardziej głodne. Młode, zbuntowane. No już. Brać mi te makaroniki. Jasmine, zjedz chociaż troszeczkę. I od razu wrzucę cię do łóżeczka. Przysięgam. Nie będę cię męczyć. No co pani robi? Ona już brała talerz. Co ty robisz? Zostaw ją. Ona ma to zjeść. Rozumiesz? Nie przeszkadzaj. Zaraz pójdzie spać. O co ci chodzi? Zostaw dziecko. Jeszcze nie padła. Jaka wściekła, jest zmęczona i głodna gniewna. Co ty robi? Co ty odwalasz? Już zwariowałaś całkowicie? No, odbiła jej palma, no spójrzcie. Tak wiem, szaleństwo. Może to ta choroba? Ta choroba tak na nią działa. Nie odkładaj tych kaczuch. One robiły za wystrój. No wszystko odkłada. Stój! Nie denerwuj mnie. Jesteś zmęczona, prawda? Trochę śmierdzisz. Więc dobrze, dzwoneczkowi damy już święty spokój na dzisiaj. Wykąpiesz się. Przygotuj kąpiel z bąbelkami. Nie. No. Myślałam, że to dla niej będę mogła zrobić kąpiel z bąbelkami, ale no. A jak już się wykąpiesz, to idziesz spać. Okej? Anna i Mulan śpią. Przecież jak mówię, Mulan powinna być wykąpana. Jasmine, no jeszcze troszeczkę. Żeby ten głód ci wzrósł i od razu idziesz spać. No, jeszcze troszkę. Jeden kęs! Jak się wierci. Merida. Merida poleciała spać. Dziękuję ci. Uwaga jej praktycznie w ogóle nie wzrosła. Miałaś jeść. Co ty robisz? Tiana, gdzie jest twój talerz? Okej. Nie wiem, co się stało z jej talerzem. Gdzie ona go ma? Nie zawraca jej głowy. Będziecie płakać obie? Przestańcie. Już?
Nie, nie padaj! Nie pa... Nie, 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 nie. Chodź, szybko, szybko, do łóżeczka, do łóżeczka. Ja nie chcę, żeby ona zaliczyła aż drugą glebę w ciągu jednego dnia. Aha, talerz odkładasz. Nie trzeba było. Naprawdę. Wyciągnęłabym go tobie z kieszeni, kiedy ty byś smacznie sobie spała. No, niania, super, telewizja najważniejsza. Wiem, że może w domu nie masz takiego telewizora, ale czy ty aby nie przesadzasz? Moje dzieci potrzebują twojej pomocy. Śnieżka? Mogłabyś coś zjeść, wiesz? Ale nie ma już jedzenia. Musimy poprosić panią nianię. Podnieś. Jedzenie, proszę. Daj mi jeść. Jestem smutna i załamana. Jeść! Jeść! Słyszysz mnie? Olała. Pomoc. Jedzenie, proszę. Dawać jeść. Dawać jeść, bo będzie bunt. Tylko wściekła. Nie przeszkadzajcie mi w oglądaniu informacji. Chcę tosta z serem. Natychmiast. Bo poskarżę się dzwoneczkowi. No. Dziękuję, tylko musisz ją zadzać. Diana, jak sobie tu śpiewa. Już? Dobrze się czujesz? Teraz trzeba ją wysłać do łóżeczka. Ale jest już po północy, dlatego ja tylko zaczekam, aż ona da talerz Śnieżce. Co, nie możesz sięgnąć? Nawet mnie nie denerwuj. Czy ty się dobrze czujesz? Czy ty się dobrze czujesz? Daj mi jeść! Jezus, ona jest bezużyteczna. Tu chociaż deserek. Jesteś w stanie podać mi deser? Ty, Wiedźmin! Za co ja ci płacę, Wiedźmin? No? No spójrz, jak ona jest załamana. No to deser! Wiziuwazi, no. Może być lizak. No i zobaczcie, znowu ją posadzi i wysadzi. Musi to przemyśleć, taktycznie. No, sadzaj ją. Jak jej nie dasz jedzenia, nie wiem, co ci zrobię. Wywalę na zbity pysk. No, masz szczęścia. Co ona jej dała? Herbatniki w kształcie zwierząt. Ta Śnieżka będzie sobie tutaj wcinać. O, moja załamana pysia, jedz! Oby nie były zatrute. Nie, to nie jest jabłko. Dobrze, kochani, na tym zakończymy już dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że pomimo tego chaosu wam się podobało. No i do usłyszonka następnym razem w kolejnym odcinku wyzwania 7 Toddler Challenge. Pa, pa!